Dzień dobry, witam Państwa z Gierszfałdu, miejsca wyjątkowego na mapie Polski. Ta wyjątkowość nie wynika z wyjątkowego położenia, z pięknych krajobrazów, chociaż przyznają Państwo, że naprawdę jest pięknie, ale przede wszystkim ze znaczenia historycznego i kulturowego tego miejsca dla Polaków i duchowego dla wszystkich katolików. W Gierszfałdzie to bowiem w 1877 roku doszło do objawień maryjnych. Co warto podkreślić, są to jedyne objawienia Matki Boskiej, które zostały uznane przez Kościół katolicki w Polsce i jedne z kilkunastu, które zostały uznane na świecie, obok tak znanych jak Fatima, La Salette czy Guadalupe. Dziś z perspektywy duchowej to przede wszystkim sanktuarium maryjne, to, które widać za mną, za moimi plecami, mam nadzieję słychać dzwony kościoła. To także obraz Matki Boskiej Gierszfałdzkiej, który znajduje się właśnie w tym sanktuarium oraz tutaj ta droga krzyżowa, na której się znajdujemy i którą widzimy. Jest to miejsce, do którego przyjeżdżają miliony pielgrzymów z całej Polski i z całego świata. Jednak wydarzenie to, a więc objawienie 1877 roku, było niezwykle ważne z perspektywy Polaków i naszego poczucia narodowego w tamtych czasach. Przypomnę tylko, że w tym czasie Polski nie było na mapie Europy. Gierszfałd, jak i cała Warmia, znajdowała się pod zaborem pruskim i dodatkowo prowadzona była wtedy jeszcze polityka Kulturkampfu. Polityka, która zmierzała m.in. do wyrugowania języka polskiego ze szkół i w ogóle polskiej kultury u lokalnej, rdzennie polskiej społeczności. I w tych trudnych dla Polaków czasach dochodzi właśnie do tych objawień. Co ważne, objawiająca się Matka Boska przemawia do dzieci po polsku. Wydarzenie to wywołuje piorunujący efekt, bo wiadomość o tym, co tu się wydarzyło, dociera do Polaków mieszkających na Pomorzu, w Wielkopolsce, Śląsku czy w zaborach pruskim i austriackim. Zaczynają się więc pielgrzymki, a lokalna społeczność, zagubiona w polityce Kulturkampfu, orientuje się, że gdzieś poza tym terenem istnieją i żyją inni Polacy i że wszyscy są członkami jednego, wielkiego i bardzo bogatego kulturowo narodu. Objawienia gierszfałdzkie są więc impulsem do powolnego odradzania się ducha narodowego i walki o polskość tych terenów. Szanowni Państwo, i teraz tutaj, niedaleko tego miejsca, w którym stoję, mają powstać ogromne magazyny sieci handlowej Lidl. Wedle założenia ma tą drogą, tutaj tym terenem, przejeżdżać 160 tirów w ciągu doby. Mają być składowane odpady, w tym odpady niebezpieczne. A jak wyliczyła jedna z gazet, wysokość tych magazynów wraz ze stojącym na ich dachu wentylatorami ma być wyższa niż wysokość kościoła, który znajduje się za moimi plecami. To magazyn handlowy będzie dominował w miejscu, w którym odradzała się polskość na terenie Warmii i Mazur. Chociaż jestem wielkim zwolennikiem rozwoju Warmii i Mazur i wszystkich gmin, które tutaj się znajdują, to naprawdę nie mogę zrozumieć inwestycji realizowanej w tym miejscu. Przede wszystkim z tego względu, że dla każdego państwa, dla każdego narodu istnieją miejsca wyjątkowe, symboliczne. Miejsca, które upamiętniają ważne wydarzenia czy ważne momenty historyczne dla tego narodu. I takim miejscem dla Polaków zamieszkałych na terenie Warmii i Mazur jest właśnie Gierszfałd. Gdyby nie objawienia maryjne, nie wiadomo, jak kształtowałaby się świadomość narodowa Polaków zamieszkujących ten teren. I o takie miejsca państwo, naród, społeczeństwo powinno dbać. Nie dopuszczać do tego, aby traciły one swoje pierwotne znaczenie. Bo jak powiedział marszałek Piłsudski, naród, który nie szanuje swojej przyszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Ponadto, ze względów ekologicznych, teren, na którym znajduje się planowana budowa, znajduje się na terenie obszaru chronionego krajobrazu Doliny Pasłęki. Strefa ta została wyznaczona jako teren chroniony właśnie ze względu na szczególne walory turystyczne, krajoznawcze i ekologiczne tego terytorium. I teraz tu powstanie inwestycja, która zniweczy walory tego terenu. A więc podejmowane są działania w kierunku odwrotnym niż robi to cywilizowany świat. Bo w całym cywilizowanym świecie dzieje się tak, że społeczeństwo znajduje obszary, które mają wartość ekologiczną i chroni je przed ingerencją człowieka. Tak, aby wartość tych terenów nie została zbezczeszczona, aby została dla potomnych. Tutaj ten teren pierwotnie za taki został uznany, ale jednak została wydana zgoda na budowę tej ogromnej inwestycji w tym miejscu. Prócz tego w sprawie tej jest jeszcze wiele innych wątpliwości o charakterze prawnym, ekonomicznym czy organizacyjnym. Z jednej strony lokalne władze mówią, że celem inwestycji jest walka z bezrobociem i zwiększenie liczby miejsc pracy. Podczas gdy w kwietniu bieżącego roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy Gierszfałd wynosiła łącznie 90 osób. Najmniej w całym powiecie olsztyńskim.
Natomiast zgodnie z informacją pochodzącą od inwestora, ma tutaj powstać co najmniej 250 miejsc pracy. A więc będą to miejsca pracy przede wszystkim dla osób spoza gminy, a także dla obcokrajowców. Dalej, lokalne władze mówią, że celem jest zwiększenie przychodów gminy, podczas gdy przez 3 lata inwestor będzie zwolniony z części podatków. Wprawdzie uchwała o zwolnieniu z podatków pochodzi z 2020 roku, na to zwraca słusznie uwagę urząd, ale skoro celem inwestycji jest zarobienie na niej, to przecież tą uchwałę można zmienić, a tu nic takiego się nie dzieje. I pamiętajmy także o tym, że zwiększona liczba tirów to zwiększona potrzeba remontu i modernizacji dróg z budżetu samorządu czy z budżetu państwa. To także zwiększone ryzyko wypadków dla samochodów, ale także dla rowerzystów czy pieszych, których przecież tutaj nie brakuje. To są dodatkowe wydatki, koszty i zagrożenia, które nie zostały uwzględnione przy planowaniu inwestycji w tym miejscu. Dlatego na koniec powiem to, co już wcześniej powiedziałem. Jestem ogromnym zwolennikiem rozwoju Warmii i Mazur. Jednak rozwój ten powinien mieć charakter zrównoważony, uwzględniać walory historyczne, kulturowe, ekologiczne danego terenu. Natomiast ta planowana tutaj inwestycja nie spełnia tych warunków i z tego względu, w mojej ocenie, nie powinna mieć tutaj miejsca. Dlatego zwracam się do wszystkich z prośbą o wsparcie wszelkich inicjatyw, które są prowadzone w celu zachowania wartości kulturowej, wartości duchowej, wartości ekologicznej tego terenu. Uważam także, że w Polsce powinny obowiązywać przepisy chroniące miejsca ważne dla naszej społeczności, dla naszego narodu, miejsca posiadające wartość historyczną czy kulturową, po to, ażeby wszelkie inwestycje prowadzone w tych miejscu uwzględniały ich znaczenie dla naszego społeczeństwa. Bo dzisiaj zagrożony jest Gierszwałd, jutro zagrożona może być Jasna Góra, Krakowski Wawel albo Zamek Królewski w Warszawie.